Wiemy już wszystko o wyborach do Parlamentu RP, które przeprowadzono w niedzielę 13 października. W kraju dalej rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwość, które zgarnęło 43,59% wszystkich głosów. Zaskoczeniem jest przejęcie Senatu przez opozycję, co na pewno ją wzmocni. My przyglądamy się najważniejszym wyborczym faktom dotyczącym Konecczyzny. Frekwencja. W kraju to ponad 61%, w naszym powiecie było nieco gorzej. 55,8%. Najwyższa miała miejsce w gminie Końskie 59,59%, 51,2%, a najniższa w gminie Stąporków 51,2%. Wyniki do Sejmu. W powiecie koneckim zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, gromadząc 60,56% wszystkich głosów. Druga Lewica zgromadziła 12,28% wszystkich głosów. Trzecia Koalicja Obywatelska 12,21%, czwarte PSL 8,04%, a piąta Konfederacja 5,15% wszystkich głosów. Senat. W starciu Jacka Włosowicza z PiS z Andrzejem Lasakiem z PSL-u zwyciężył ten pierwszy, uzyskując 57,67% wszystkich głosów. Rekordy. Rekordowe poparcie Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w gminie Fałków. To ponad 76% wszystkich oddanych tam głosów. Najwięcej głosów od mieszkańców Konecczyzny otrzymali Zbigniew Ziobro z PiS-u 9505 głosów, Andrzej Szejna z Lewicy 3395 głosów, Anna Krupka z PiS-u 2588 głosów, Grzegorz Piec z PiS-u 2357 głosów i Mariusz Gosek z tej samej partii 2029 głosów. Posłowie. To chyba najważniejsza informacja. Po wielu latach ziemia konecka będzie mieć posła na Sejm RP. Został nim urodzony w Izabelowie pod Końskimi Andrzej Szejna. Lider listy lewicy zdobył w całym województwie 24 337 głosów, co jest czwartym wynikiem świętokrzyskim. Szejna w rozmowie z nami już zapowiedział otworzenie biura poselskiego w Końskich. Ma ono mieć siedzibę prawdopodobnie przy ulicy Łaziennej. Obok Szejny posłami z województwa świętokrzyskiego zostali Zbigniew Ziobro, Anna Krupka, Agata Wojtyszek, Krzysztof Lipiec, Michał Cieślak, Dominik Tarczyński, Piotr Wawrzyk, Bartłomiej Dorywalski, Marek Kwitek, Andrzej Kryj, wszyscy z listy Prawa i Sprawiedliwości, które uzyskało 10 mandatów, Bartłomiej Sienkiewicz, Marzena Okład-Rewnowicz i Adam Cyrański z listy Koalicji Obywatelskiej, która zgarnęła 3 mandaty, Czesław Siekierski z PSL-u oraz Krzysztof Bosak z Konfederacji. Dodajmy jeszcze, że po dokonaniu Brexitu na miejsce Dominika Tarczyńskiego skoczy Mariusz Gosek.